Ciekawsko ci będzie. Aha, od mojej strony, tak? Od twojej strony, a ty od mojej strony. Aha. No i jak się czujesz po takiej grze? Zmęczona. No jakby cały czas żeśmy trzymali taką rzekę pomiędzy nami. Aha. No była bardziej dynamiczna, nie miałaś takiego wrażenia niż ta, która była dotychczas? Ta bardziej, tak. No ta tak. W samym przebiegu, inna była. Aha. Spróbujesz to jakoś nazwać i określić? A no, dlaczego? Ja jeszcze jestem pod wrażeniem, jeszcze w głowie mam pstro. Co to znaczy? No właśnie, co masz w głowie? Bo to... Jeszcze jestem wciągnięta w ten proces. Uh-huh. I wydaje się, że jeżeli by tu był jeszcze kawałek przestrzeni, to ja bym jeszcze tu coś dorysowała. Uh-huh. Czy domalowała. Jeszcze tu. I w ogóle pasuje mi płaszczyzna takiego rozmiaru, jak tam stał. No, właśnie. Dotykasz jakby tego, o co cię pytam od początku. Bardzo inaczej żeśmy się dzisiaj zachowywali. Bardzo inaczej żeśmy grali. Była do przodu, nie? Z twojej strony i z mojej. No i oczywiście jest zderzenie, a jednocześnie bardzo wyraźnie trzymaliśmy taką rzekę porozumienia między nami. Co tym chcesz udowodnić? Nic nie chcę udowodnić, w ogóle. Mówię ci o swoich spostrzeżeniach i czekam na twoje. A z innej strony to jest coś takiego, co mi się nigdy nie udało, słuchaj, nigdy nikomu wytłumaczyć, że gra wprowadza w taki stan, który jest absolutnie jedyny. No sama mówisz, że jeszcze grasz, nie? Jeszcze marujesz. No tak, jeszcze. Jeszcze jakby jest inny świat troszeczkę, nie? Że jakby, no i co, jak nazwać ten świat, jak to, jaki to jest, wiesz, jaki on jest emocjonalnie czy duchowo wewnętrzny? Tak jak to, jak czarna dziura, rozumiesz, jak cała świadomość uh-huh. jest skoncentrowana na tej niewielkiej uh-huh. płaszczyźnie i po prostu, że jak emocje, to oni w świadomości, a tu te emocje po prostu skoncentrowane i mają swój znacznik, symbol, czy jeszcze coś. No Romanu, nie wiem jak to po polsku. No dobrze, no ale... Czyli co, one są jakby związane w tej chwili bardziej z tą płaszczyzną niż z tobą samym, tak? Tak. No czyli można by użyć takiego myślenia, że masz emocje na zewnątrz? No tak. Aha. Kiedyś pamiętam, jeden z partnerów powiedział coś takiego, że to jest tak, jakbyśmy z zamkniętymi oczami schodzili na samo dno swojej istoty. A no ty mówi, no? Ja bym powiedziała odwrotnie, że uh-huh. szeroko otworzonymi oczami. No. Znaczy wiesz, to był psychoterapeuta, więc on prawdopodobnie o tych zamkniętych oczach mówił w tym znaczeniu, że bez intelektu. Bez intelektu, bo człowiek odłącza się od tego światu i żyje na tej płaszczyźnie. Uh-huh. Czyli jakby nie werbalizujemy, nie nazywamy tego, ale emocje nam wychodzą na zewnątrz. W taki sposób, a nie inny. Aha. I dlatego potem po prostu, że jest nie tak prosto zmienić sposób. Wrócić.
kodowania. Ja rozumiem. Tego wszystkiego. No, czyli jak rozmawiamy, to jedzie werbalizacja, a tu używamy innego kodu po prostu. Chodzi o tym, że budujemy taki schemat relacji. Że po prostu coś szanujemy, coś nam nie podoba się, na coś możemy sobie pozwolić, coś możemy i to na tej płaszczyźnie ona wyraża się w tym, że partner może coś dorysować, coś zarysować, tak? A coś uszanować i nie ruszyć się w tego kierunku. I ja chciałam Roman powiedzieć o tym, że czy schemat, czy model, ale on może być prawdziwy dla tej chwili. Tak. No właśnie, jakby to nie nazwać. No tak, oczywiście. To mi się wydaje być bardzo fajne, że on jest prawdziwy dla tej chwili, prawda? On może być prawdziwy jeszcze przez dzień, dwa, tydzień. To zależy, jak długo będziemy o tym pamiętać, czy jakby ten model, na jak długo go wytworzymy, prawda? Ale czekaj, bo jeszcze coś mi chodzi takiego, co próbuję uchwycić. Tak, bo mówisz, że tak, że jeszcze jesteś w środku tego. Tak. Z drugiej strony budujemy pewien... Nie budujemy. Uzgadniamy pewien model relacji, czyli jakby ten gra jest w tej chwili dla nas pewnym modelem naszych wspólnych relacji. Może być, tak. Jeżeli jeszcze jesteśmy w niej, to on jest dla nas bardzo prawdziwy wobec tego. Tak, dlatego, że nie wszystko da się nazwać, werbalizować, nazwać słowami. Tak? I co jeszcze bardzo ważne, że nie wszystko da się zobaczyć. Co znaczy nie wszystko da się zobaczyć? No bo odbieramy, jeżeli werbalizujemy, to raczej rozmawiamy. Tak? Stosujemy pewny sposób kodowania tej informacji, a tu mamy całkowicie inny. No jaki? Który nie stosujemy najczęściej w naszej rzeczywistości. To już jest podsumowanie. Najgłówniejsze, co się dzieje, to dzieje się w procesie. Ten proces. Zdecydowanie tak. Najważniejszy. I dlatego, że nieprzewidywalne to naprawdę ten rezultat. To miałeś rację, jak mówiłeś, że rezultat w tej sytuacji nieprzewidywalny, bo trudno przewidzieć, no jaka powstanie figura, czy geometryczna, czy plama kolorowa. No nie wiadomo. Nie wiadomo. Jasne, że w kilka takich sytuacjach, że ja patrzyłam na jakąś kropkę, czy jak to powiedzieć. No tak, kropka oczywiście może być tak. Na jakąś kropkę i myślałam, że o tu dałoby sobie coś zrobić, bo ono coś nie odpowiada, czy nie pasuje i ty zaczynał coś tam właśnie w tym miejscu robić, ale czasem to było bardzo... Ja odczuwałam zdziwienie, że właśnie, że nie to, co ja bym mogła pomyśleć, że tam można zrobić. I że to takie było przyjemne zaskoczenie. Tej sztuki nie zobaczycie w muzeach, galeria, na wernisażu. Tą sztukę trzeba przeżyć.